Dzień dobry Państwu, w studio WPS Production witają Państwa jak zwykle Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Dzisiaj problematyka referendum. A dlaczego? No, myślę, że powody są dwa. Z jednej strony w zasadzie pewnym jest, bo złożone zostały wymagane ilości podpisów, aby odwołać w referendum, no bądź nie, zależne od wyniku, ale żeby ogłosić referendum w sprawie odwołania ze stanowiska panią prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ale staje pytanie, co mają zrobić Polacy w stosunku do władz ogólnokrajowych, z których też są niezadowoleni? Czy można zwołać referendum o odwołanie władz Rzeczypospolitej Polskiej? No właśnie, to byłoby bardzo ciekawe, zważywszy na to, że mamy cały czas władze, które są emanacją systemu poprzedniego, który został zainstalowany w 1944 roku. A poza tym są paragrafy ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 1, który mówi, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, no i artykuł 4, który mówi, że władza należy do narodu, który sprawuje ją bezpośrednio lub przez przedstawicieli, ale bezpośrednio także. A z drugiej strony mamy ustawę o referendum ogólnokrajowym, jak to jest sformułowane, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. I tam czytamy, że referendum, owszem, może być ogłoszone przez Sejm lub prezydenta za zgodą Senatu. Inicjatywę zwołania referendum może mieć także grupa obywateli, przynajmniej 500 tysięcy obywateli, którzy zgłoszą na odpowiednie przewidzianych do tego kartach swoje podpisy, dane osobowe, podpisy, adresy. Czyli to wszystkie dokumenty, jakie są wymagane także przy głosowaniu w wyborach powszechnych, z tym, że w dalszym ciągu inicjatywa pozostaje w rękach Sejmu i prezydenta, którego w jakiś sposób ogranicza w tych swojej samodzielności, także Senat. Czyli praktycznie obywatele, możemy założyć sytuację, niezadowoleni systemu sprawowania władzy przez obecne władze, szczególnie na przykład przez niezadowoleni z tego, co dzieje się przez ostatnio już blisko ćwierćwiecze w Polsce, występują z inicjatywą odwołania tych władz w trakcie ich kadencji. No o tym mówi ta formuła referendum, zgodnie z konstytucją, z prawami konstytucyjnymi, a ci wybrańcy mogą odrzucić tę inicjatywę i powiedzieć, że ich zdaniem nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Czyli w zasadzie jest to jakaś sprzeczność, którą trzeba rozwiązać. Jaka droga jest do rozwiązania tego pata? No właśnie, czy ta droga zgodna z konstytucją i z ustawodawstwem polskim? No, tą drogą chyba donikąd się nie dojdzie. Pozostaje chyba tylko droga tego oddolnego ruchu demokracji bezpośredniej, zgodnego zresztą przewidzianego w jakimś sensie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi, że władza Rzeczypospolitej należy do narodu, który może ją sprawować bezpośrednio. Czyli widzimy, że w zasadzie jest to sytuacja, której naród zmuszony jest w przypadku niezadowolenia z systemu sprawowanych rządów i z przedstawicieli, którzy go reprezentują, żeby powołać drogą inicjatywy oddolnej państwo równoległe, zgodne ze swoim wyobrażeniem tego, jak powinny być prowadzone sprawy w państwie. Ale tu może warto jednak przypomnieć, że mówimy o tym, że obywatele są niezadowoleni. No, taka jest prawda, to jest zgodne ze stanem faktycznym. No, bezrobocie, upadająca służba zdrowia, brak perspektyw dla młodych ludzi. Same negatywne rzeczy można wymieniać. Ale przypomnijmy sobie, że Jan Paweł II w czasie wizyty w Polsce już w latach 90., a więc po obradach Okrągłego Stołu, po wyborach nowych władz, i kiedy Polska stała się państwem demokratycznym w rozumieniu demokracji zachodniej, chwalił ten system. No nareszcie jest wolność i demokracja, jesteśmy w Unii Europejskiej. Wielka sprawa, prawda, w demokratycznej, wspaniałej Unii, która zapewniła wszystkim nam dobrobyt, takie były założenia wejścia do tej Unii. No i dlaczego mamy urządzać referendum? Można się spytać, prawda, nam się to nie podoba, czy to się wszystko nie sprawdziło, czy to się okazało kłamstwem? No okazało się wierutnym kłamstwem. Niestety i tutaj w tym kłamstwie brały również udział władze Kościoła i biorą do dnia dzisiejszego. I teraz możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście jest jakakolwiek realna szansa, żeby drogą parlamentarną cokolwiek w naszym państwie zmienić. Czy istnieją takie możliwości? No chyba nie. No coraz bardziej sytuacja zmierza ku temu, że ta sprawność systemu parlamentarnego i demokratycznego w rozumieniu tej demokracji zachodniej wyczerpuje się. Jest to system niesprawny i nierespektujący, wzajemnie sprzeczny, dlatego że jak tutaj myślę prawie, że dowiedliśmy, że w Konstytucji obecnie obowiązującej w Rzeczpospolitej jest sprzeczność. To znaczy inicjatywa należy do obywateli,
do narodu, czyli do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którzy mogą, wyposażeni są w taką właściwość, sprawować tą władzę bezpośrednio. Przewidziana jest nawet ta procedura referendum, no ale tą procedurę referendum mogą odrzucić ci, którzy są czasowo wybrani, a nie respektują interesu narodowego, ogólnopaństwowego. No jest to droga, która wskazuje, że jedynym sprawnym mechanizmem jest droga pozaparlamentarnej, oddolnej inicjatywy obywateli, którzy muszą stworzyć instytucję demokracji bezpośredniej, wybrać własnych mężów zaufania drogą lokalnych wyborów pośrednich i tą drogą wyłonić przedstawicielstwo ogólnonarodowe. No chyba coś w tym jest, że ten pogląd zdobywa coraz większą popularność i nie zastąpi chyba tego, o czym tu mówimy, tego mechanizmu, żadna akcja pozorna, żadna akcja protestu, wyprowadzania ludzi na ulicę, żadna akcja sprzeciwu kilkutysięcznego, kilkunastotysięcznego, żadna akcja związkowa, żadna akcja, która nie ma charakteru ogólnonarodowego. To musi być w końcu uświadomione sobie ogólnonarodowo, że w przypadku, kiedy władze, które przysięgały, ale łamią przysięgę konstytucyjną, prowadzą kraj w zapaść, a ludzi do biedy, no muszą być w jakiś sposób skuteczne odsunięci od władzy w sposób definitywny. To znaczy ten układ okrągłostołowy się wyczerpuje. Być może pozostanie jeszcze jeden obrót, że znowu w wyborach, gdyby one doszły do skutku, Platforma Obywatelska zostanie zastąpiona przez Prawo i Sprawiedliwość, ale to będą ci sami komedianci z tego samego teatru tak. Cieni. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak tworzyć równoległy system państwowy, równoległe organizowanie państwa w ogóle i odrzucenie całego tego systemu, który pojawił się u nas po 1989 roku. Nie ma innego wyjścia. No i teraz zastanówmy się, co mogłoby być oprócz tej inicjatywy oddolnej ogólnonarodowej głównymi elementami, punktami programu tej oddolnej organizacji. Niewątpliwie wybranie ludzi zaufania społecznego, specjalistów, ludzi znanych lokalnie, ludzi znanych przez ileś tam lat ze swojej bezkompromisowej, ale jednak zaangażowanej działalności w imieniu interesu społecznego, ogólnonarodowego. Ludzi, którzy postawią jako pierwszoplanowe, zasadnicze punkty odnowy gospodarczej kraju. No bo dzisiaj no, najnowsze dane sondażowe, czy dane GUS-u potwierdzone już w tym za pierwsze półrocze wskazują, że bezrobocie w Polsce stanowi w tej chwili 13,2%, ale kwestia jaka to jest metodologia liczenia. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy normalną metodologię liczenia tego bezrobocia, to coś tu się nie zgadza, dlatego że należałoby zapytać, ile ludzi w wieku zdolności do pracy opuściło teren Polski. Do czego się porównuje? Co jest podstawą? Czy to jest wiek zdolności do pracy? Czy jest to tylko ta liczba zadeklarowanych, zarejestrowanych w urzędach pracy? No po prostu jest tu jakiś zupełny galimatias, dlatego że na taki nienaukowy, a zwykły punkt widzenia dochodzi człowiek do przekonania, że te dane są nieścisłe, że one odbiegają zupełnie od stanu rzeczywistego. No tak, oficjalnie mówi się o tym, że 2 miliony ludzi wyjechało za granicę. Nieoficjalnie z kolei można znaleźć informacje o 6 milionach ludzi. Mówi się też o tym, że bezrobocie, znaczy to w mediach powszechnych, mówi się o bezrobociu wśród ludzi młodych sięgającym 36%. Z kolei inne statystyki podają bezrobocie w różnych województwach, najgorzej jest na ścianie wschodniej, tam ten wskaźnik przekracza 60%. Ale ja mam taką książkę o lepszą Polskę, wydaną w roku 2005 czy 2004, gdzie już podawano liczbę, wielkość bezrobocia w wysokości 52%. Jest to książka napisana przez ponad 20 ludzi, członków Polskiej Akademii Nauk. No tak, także to są ludzie związani z Polskim Lobbem Przemysłowym. Tak, tak. Także są to dość wiarygodne informacje. Poza tym musimy również wiedzieć, że jako bezrobotni nie są uwzględniani rolnicy w Polsce. Nie są uwzględniani również ci, którzy są właścicielami swoich warsztatów pracy, są przedsiębiorcami. Taki człowiek nigdy nie będzie uznawany jako bezrobotny. No tak, bezrobotnym może być tylko ten, kto zostaje zwolniony z pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeżeli będzie zwalniany jednoosobowo, czy tam kilka osób, nie więcej niż 5, nie są to zwolnienia grupowe, więc taka osoba nie jest bezrobotna, nie ma prawa do zasiłku.
a zasiłki w Polsce są wypłacane od 3 do 6 miesięcy, w zależności od województwa, od ilości środków, jakimi dysponują poszczególne samorządy, czy w poszczególnych województwach, jakie środki mają do dyspozycji. A myśli się o tym, żeby w tej chwili likwidować nawet urzędy pracy, bo nie ma pieniędzy na ich utrzymanie, a poza tym właściwie one się do niczego nie przydają. No bo skoro nie można młodym ludziom zaoferować pracy, to po co te urzędy pracy? No tak, są takie kuriozalne pomysły. No, słucham w ostatnim czasie tych audycji, których dostarczają te ogólnie dostępne media, łże-media, czy też media takie skompromitowane, publiczne, które uznają, że najlepszym sposobem na rozwiązanie kwestii bezrobocia to jakaś metoda powiększania tej skali przeszkoleń, ale przeszkoleń do czego, jeżeli nie ma zwykłej oferty zatrudnienia. Nie chodzi o to, żeby bezrobotny był świadomy swojego bezrobocia, tylko żeby on miał rzeczywistą szansę znalezienia pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Bo cóż z tego, że środki, które są pozyskiwane, czy też wydawane z budżetu krajowego, przeznaczone są wyłącznie na szkolenie. Szkolenie dla większej świadomości swojego bezrobocia, jak rozumiem. Dlatego, że nie ma żadnego mechanizmu zaproponowanego, to jest wręcz no, skandaliczne, który stwarza rzeczywiście miejsca pracy. Nie ma mechanizmu finansowego i nie ma mechanizmu uruchamiającego zasoby. Zasoby zarówno w sensie zasobów naturalnych, zasoby technologiczne, jak i zasoby właśnie wykwalifikowanej siły roboczej. Myśli się w tej chwili w Polsce o tym, żeby bezrobotny nie otrzymywał od państwa opłacenia składki zdrowotnej, żeby z tej odpłatności urzędy pracy zostały zwolnione. Nie wiadomo, na kogo ma się to przerzucić, czy na władze samorządowe, które... Zadłużone wyjątkowo już tak, różnymi przedsięwzięciami. Przeciętnie budżety są zadłużone od 40 do 60 i więcej procent. Także no nie wiadomo, kto miałby płacić składkę zdrowotną za bezrobotnego, bo to wali się tutaj służba zdrowia. Ale nie mówmy o gospodarce, bo to jest ogromny temat, tylko zastanówmy się nad tym, jak dotrzeć do ludzi, nie tylko do ludzi młodych, do wszystkich, żeby ich uświadomić, że zmiany u nas są konieczne, że musimy wyeliminować cały ten żydosystem funkcjonujący w Polsce od 90 roku. Od 89, a dokładniej nawet od 80. No na pewno jedynym logicznym wnioskiem, i to opartym na doświadczeniu, a nie jakiejś imaginacji, ani na jakimś chcieństwie, jest to, że od czego prawie że zaczęliśmy, że nie ma co liczyć na system parlamentarny i że w ten system stworzy nową jakość w życiu politycznym Polski. Władza zawłaszczona przez tych uzurpatorów i przestępców, zwykłych przestępców z okrągłego stołu, nie zostanie przez nich oddana. Będzie jedynie wymieniana na poszczególne ekipy pod hasłem zmiany formacji politycznej. Natomiast nie zmieni to systemu sprawowania władzy, nie zmieni to głównych aktorów i głównych priorytetów. Czyli wniosek jest prosty. Musimy się zorganizować oddolnie, musimy się zorganizować w oddolne, niezależne, równoległe państwo do tego zapisanego w Konstytucji, która ma wiele uchybień, a która i tak nie jest respektowana, dlatego że, jak widzimy, nie funkcjonuje nawet ta procedura referendum ogólnonarodowego w ważnych sprawach państwowych. No tak, bo zresztą gdybyśmy nawet skorzystali z takiej formy i załóżmy, że referendum zostałoby przeprowadzone, no to i tak głosy liczy Państwowa Komisja Wyborcza, która ustala sobie wynik, jaki chce. Zresztą ten system cały zliczania głosów odbywa się drogą elektroniczną i trzeba byłoby mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać wszystkie informacje z poszczególnych komisji wyborczych, przeanalizować to i żebyśmy mieli wtedy, uzyskalibyśmy wtedy jakiś prawdziwy pogląd na tę sytuację, a drogą elektroniczną nie wiadomo, co tam się po drodze dzieje. Zwłaszcza, że zawsze możemy być obezwładnieni w takiej inicjatywie przez taką prostą interpretację, że ze względu na ważny interes państwa dostęp do danych jest utajniony. Tak. I to na dzisiaj. Mówili do Państwa Dariusz Kosior i Paweł Ziemiński.